Cześć, witajcie, ja jestem Faust, czołem Wielkiej Polsce i tak się zastanawiam, pewnie wy też, dawno nie atakowaliśmy Moskwy, a ta nasza kolonia syberyjska już długo, długo czeka. I może następne idee ogólnie weźmiemy sobie expansion. Skolonizujemy Syberii w ogóle, to by było fajne. To by było naprawdę ciekawe. Skolonizowalibyśmy Syberię i może Amerykę od lewej strony. No, to jest naprawdę fajny pomysł, ale tak czy owak, witajcie moi drodzy. Lecimy najpierw z ogarnianiem rzeczy po poprzedniej wojnie. Niech nam spadnie War Exhaustion, bo ostro poleciliśmy z tym. Mitawa chce się buntować, damy jej rzeczy. No proszę, i zmieniamy kulturę w czasie, kiedy się zmieniła tam właśnie religia. A religia jest warunkiem zmiany kultury, więc śmiesznie wyszło. W Goldyndze jaka jest kultura? A, łotewska, ale nie mamy tam naszej religii, więc nie możemy zmienić kultury. Dobra, może zmienimy w takim razie jeszcze tutaj na dole. Jedysan jest ok? Jest ok. Jedyszkul też. Zaporoże na pewno. Kizyłjar. O, uniwersytet, bardzo fajnie. 300 punktów. Ile punktów? 100 punktów. No to okej, możemy już kliknąć kory, tak mi się wydaje. Stać nas na to. I weźmiemy sobie darmowe 100 punktów. Infantry cost się zmniejszył, więc możemy też zrekrutować w końcu kolejną armię. Nie możemy zmienić kultury Mansuru jeszcze. Za 2 miesiące klikniemy. Albo może najpierw Czerkasy? Nie, Mansur. Okej. To są kultury, które przydzieliłem na dzisiejszy odcinek do zmiany. Teraz tak, zamieniamy z powrotem na drogich doradców. Chcemy punktów dużo. Chcemy dużo punktów. Tutaj też chcemy punkty. Dobra. Przychód nam się zmniejszył radykalnie, kiedy wydajemy 50 dukatów na doradców. No ale wtedy punkty lecą znacznie inaczej, to jest inna po prostu. Kowno i Żmudź się chce zbuntować, Żmudź. No dobra, damy im autonomię i Kownie też. Oczywiście się tam zmieniają te religie. No, żadna tam dla mnie różnica. Dobra, możemy robić jakieś claimy na ważniejsze prowincje. W Rosji, w Moskwie. Niech no zerknę, tylko włączę jeszcze stopper, ok? Nie trade, no właściwie trade goods. Czy jest jeszcze jakieś złoto? Nie. Jest tylko jedno złoto i my je posiadamy. Nie zarabiamy z niego zbyt wiele, ale zawsze. Trade value też tutaj nie jest zbyt magiczny. No tutaj Ottomani mają fajnie w Azji Mniejszej, bo praktycznie kontrolują przepływ z Bliskiego Wschodu. Gdzie to jest? Rebels? Nie. Ekonomiczna, development. No, Moskwa, Riazań to są dobre miejsca na claima. Moskwa. Jak zdobędziemy Moskwę, to myślę, że będzie można uznać już kampanię za udaną. No ale my się nie zadowalamy takimi drobnostkami. Przerzućmy od razu więcej wojska tam na granicę. I stwórzmy tego staka. Jakie teraz mamy staki? 11,79, 11,74, 11,7 i samą piątkę też usuniemy. Zrobimy 11,79. Ok. I niech ten stack stworzy się może tu. Ok, przyjdą wszyscy tam na górę. Ja w tym czasie trochę dorzucę fortów. Też mogą się robić z czasem, na pewno. Nie wiem, właściwie ten w rywalu nie jest aż taki ważny. Myślę, że możemy go zniszczyć. Zrobimy fort w Ozylii, bo to jest ważny fort. Fort Żmudź też nie widzi mi się jako ważny fort. Fort Marienburg też nie jest dobrym wyborem. Wolałbym fort w Gdańsku, tylko w Gdańsku nie ma już miejsca.
Zniszczymy w Gdańsku Shipyard i zbudujemy fort, bastion. Do tego na pewno będzie potrzebny fort najnowszej generacji w stolicy. Teraz tak. Tutaj na razie nie będę nic zmieniał. Podole też niech zostanie sobie. Upgrade'y może jakieś ewentualnie, ale tak to nic. Dobra, tutaj zmniejszony maintenance. Tutaj 13 łodzi, które tam przeżyło sobie pływa. Żadna tam różnica. No, zapomniałem, że mam herbaty, już mi ostygła, a taka dobra była. Wspaniała sprawa. Dobra, jak wygląda technologia militarna Moskwy? 14, nasza jest 15, więc mamy przewagę jednej technologii. Wcześniej były to chyba 3 technologie, tak więc... no, mogło być lepiej, mogło być gorzej. W Rydze mamy protestantów, damy im trochę autonomii. Ja nie jestem mściwym człowiekiem, nie chcę walczyć w wojnie domowej, później ich po prostu przekonwertuję. I to powinno wystarczyć. Dobra. Możemy wziąć ideę kolejną, garrison size, fajnie. Tracimy 10 prestiżu, nie fajnie, ale spoko, odzyskamy go w tej wojnie. No i co, jeszcze jakiś claim? Na Riazań na przykład by się przydał. Riazań. No i to chyba wystarczy. Zaraz sobie zaatakujemy. Zaatakujemy. No chyba, że poczekamy aż forty na przykład będą. No to możemy. To jest pomysł jednak dosyć dobry. Tyle, że tutaj nam umiera armia, więc przesuńmy ją na Baszkortostan. Okej. Disputed succession tylko w Holandii już. Gość jest młody, więc to zrozumiałe dosyć. Długo to jeszcze potrwa? Rok. Rozumiem. Możemy zacząć budowę jeszcze gdzieś. Na przykład w Pradze na pewno będzie ważne, żeby nam się nic nie zbuntowało, a jak się już zbuntuje, to żeby nam nic nie dodało separatyzmu. Ile mamy separatyzmu? 11,5. Spada więc powoli. Jest dobrze. No, military access. Oczywiście mamy na to wywalone. Nie obchodzą nas inni ludzie. My jesteśmy jedynym właściwym krajem tego świata. Dobra, przydałoby się zaoszczędzić trochę tych punkciorów. Właściwie zaatakujmy lepiej od razu. Bo zaraz uderzymy w limit punktów. Myślę, że nie powinno to potrwać długo. Zatrudnimy sobie drugiego człowieka. 1, 2, 5. Może być. No, zaatakuje armię z Tweru. Wy mu pomożecie. Ty, Piotr Ogiński, zaatakujesz armię z Iglina. Więc za 2 miesiące szykujcie się na wojnę. I niech to będzie atak na Moskwę. Idziemy po stolicę. Okej. W zimie, wiadomo. No ale cóż. Czasami trzeba zaatakować w zimie, żeby później mieć spokój na wiosnę. Tracimy nasze łódki i niech w takim razie stoją sobie w miejscu. Pomoże, być może będzie chciał nas tutaj podgryzać od góry, ale to luz, wyślemy tam najwyżej jednego staka i się skończy. Ten uciekł. W takim razie, no, stańmy sobie na forcikach. Normalnie, po ludzku. Zaznaczmy na przykład, żeby Mołdawia tutaj poszła. Oczywiście reszcie naszych wasali również dajmy agresyw. Żeby też trochę tam popodgryzali Moskwę. Wiadomo, o co chodzi, nie? Tutaj był fort? Nie, po prostu. No to zaatakujmy tą czternastkę. Albo Buzuluk, żeby nie skończył tam konwersji, bo jak skończy, to będzie... będzie ten głupi modyfikator, że niedawno została przeprowadzona konwersja i straty. Albo nie, wiecie co, olać to. I tak nie bierzemy prowincji w tamtym miejscu. Jarosław i Riazań już padły. Bardzo słabe forty najwyraźniej. Idziemy w takim razie na resztę fortów. No, Mołdawia dziko próbowała zdobyć
kolejny fort, ale niestety no nie podołała. Jeden już idzie na Galich, w takim razie przesuńmy jedną armię do ataku na to jest Psków, tak jest. Atakujemy o Moskwę, bo mamy w sumie dużo claimów, tak mi się wydaje. Więc możemy je wszystkie zabrać w jednej wojnie. Tak. Właściwie mamy jeszcze na Ładogę. Co możemy wziąć zamiast... Możemy oddać, żeby wziąć Ładogę. No nic chyba. No trudno, w takim razie tylko to weźmiemy z tej wojny. 96, myślę, że... Warscore do zrobienia. Na luzie. Wystarczy, że zdobędziemy jeszcze tylko stolicę. No i te dwa forty, które tam pozostały. Załatwmy tych ludzi. Okej, Moskwa upadła. Czyli mamy Wargol. Mamy stolicę. Tutaj dwa forty zaraz też upadną. Przydałoby się rozprawić z tą armią. To może ty się rozpraw, a ty armia oblegaj. Okej, jedną armię przydałoby się rzucić na Holandię i na Pomorze, bo oblega nam... Lega nam oczywiście Pragę, śmieć. Karakan Kaczyński, śmieć. No i zabrał nam Pragę, no. A budowaliśmy tam fort. Mam nadzieję, że nie stracimy tej budowy. Nie. Okej, Niżny Nowogród upadł. Idźmy tam w takim razie na dół. Na Płock. Płock oczywiście już też upadł. Lecimy w takim razie dalej. Okej, coś tutaj też zdobyliśmy. Co moglibyśmy jeszcze tam zdobyć? Takiego poważniejszego. No fortów tu już nie widzę. Carpet Siege'a moglibyśmy zrobić. No to rzucę tam trochę wojska. Albo nie, właściwie pójdę dwoma stakami tam na dół. Zajmę się tymi Holendrami. Ujeny, jaka masakra. Praktycznie zerowe straty do ich ogromnych. O, tutaj mamy forcik najnowszy, najnowszej generacji. Przydałoby się tam zaatakować. Weźmy człowieka z manewrem. To na pewno nam pomoże. Okay, zniszczmy te 15 tysięcy. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem. 15 tysięcy doszczętnie zniszczone. Teraz tak, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj. Gdzie jest ta siódemka? Siódemka jeszcze niech idzie na przykład tutaj. Czwórka tutaj. A ty tu, o. Okej, Psków upadł. Możemy wziąć regenerację manpowera. Inflację czy legitimacy? Legitimacy na pewno się bardziej przyda na razie. Dobra, wbijmy się w tego człowieka. No, mam blokowane porty, więc nie mogę. Dobra, dojdzie wsparcie. Mam nadzieję, że tak. Doszło, ok, zniszczeni. Fort nie upadł. Dobra, uciekajcie stamtąd. I jeden na Gdańsk, jeden na Pragę. Sków zdobyty, ty idź tutaj. Ty tutaj. Zbierzcie się w Archangelsku. Ty tu idź. Trzeba to naprawdę się namęczyć, żeby człowieka oblężyć. Całego. Szczególnie jak ma takich denerwujących sojuszników. Później będę się mylił, która armia jest od której... od której części, no ale... Wejdź na to. Ty idź tam. Pomóż Mołdawczykom. Mołdawianom. Już tam jeden pies. No wypisywać nikogo nie mogę. O, zmniejszył się wymagania
do zajęcia większej ilości prowincji, fajnie. Okej. Idźmy w takim razie niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Okej, Szwecja chce przejście. Damy Szwecji przejście. Powoli wchodzimy na limit punktów. Ale luz, bo za chwilę trzeba będzie wziąć też technologię, więc dobrze idzie. Właściwie możemy też skończyć już Quantity Ideas, bardzo dobrze. Czy jakiś dowódca jest wolny? Henryk. Henryk niech zaatakuje tą 18 z Krakowa. Dobra. Tutaj ta armia niech idzie tu. Ty idź tu, ty tu, ty tu. A wy już się jakoś zbierzcie, nie wiem, i zaraz was podzielimy. Nie wiem, w Smoleńsku się zbierzcie. Zaraz ruszymy na Danię. Chyba że Dania szybciej ucieknie z wojny niż Moskwa. No, okaże się. Trzeba złapać holenderskie wojsko i je zniszczyć doszczętnie. Tak jak mówiłem. Farta mam ostatnio do tych stackwipe'ów, nie powiem. Możemy wziąć technologię administracyjną, bardzo dobrze. Cały czas mamy dużo punktów na korowanie. Właściwie nie, połączcie się i podzielcie po prostu na dwa. Ej, faktycznie, wszystkie dobre wojska zaznaczyłem. Możemy już biegać normalnie. Dobra, wyjdźcie tutaj. Wyjdźcie, odbić dwa staki na górze, trzy na dole i za chwilę przeniesiemy też te dwa bliżej. Straciliśmy niestety klejmy wszystkie na Pomorze. Zapomniałem o tym totalnie. Jakbym wam coś zabrał, to wszyscy się wkurzą, nie? No, jedynie Szczecin jest ok. Znaczy Słupsk. Wezmę Słupsk. Czemu by nie? Mamy duży War Exhaustion. Mamy całkiem spory, więc poczekam na razie. Jaki to będzie Overextension duży. W takim razie bez Ładogi niestety. Ile mam już? 7% to będzie równo 100%. To wezmę... nie wezmę Pskowa, wezmę Ładogę. O. O, i tak nawet może lepiej będzie. Chociaż Psków to jest taka fajna prowincja dosyć, no. Tak czy owak, to już pozostaną same malutkie prowincje, jakieś tam drobne, które będzie można zająć po prostu taką. Dobra. Gotujcie się wszyscy, Słupsk można przekonwertować, fajnie. Kogoś mogę jeszcze wypisywać Holandii już niedługo. Holandia w ogóle dziwi mnie, że przyszła. Na jej miejscu olałbym taką imprezę, tak daleko. O, Kołobrze, znaczy Królewiec jest dobrą propozycją. Napis od Danii. Albo na przykład Bornholm. Bornholm bym z chęcią zajął. Ty idź tutaj. No, wieśniacy się zbuntowali, oczywiście. Dobra, zobaczmy. No, Moskwicz nie odda. O, autonomia będzie spadać przez 10 lat, ale będziemy mieli 26 nobli. No dobra, możemy z nimi zawalczyć. Zawalcz z nimi, Zygi. Teraz tak, czemu mi mówi, że archangelska nie mogę? Aha, bo kola jest niezdobyta. A teraz? Ładoga też nie. Dobra, a tak normalnie to się zgodzi, więc na przykład wziąłbym tą prowincję. Już nie wiem, bo to będzie kosztowało punkty, nie? A Psków na przykład. Psków by oddał. No dobra, to chyba wystarczy. Warrepki już nie. Ale jakiś pieniądz z tego. 71 zł. Spoko.
Dobra, udało się, kolejna wojna wygrana. Troszkę ziemi, powiecie, że niewiele prowincji, tak, no niewiele prowincji, ale dużo developmentu mają te prowincje. Wziąłem praktycznie najlepsze prowincje, jakie były. Teraz zostało im tylko kilka. Został im Wladimir, Ladoga 19, Murom 18, tak patrzę, Jarosław 19 jeszcze, Galich 20. I tak to już wszystko. Reszta to są drobne siódemki, takie podobne do białoruskich ziem. Dobra, jedna armijka niech stanie sobie w Ingemarlandzie. Jedna armijka będzie stała w Moskwie, jak tylko się to załatwi. Jedna armijka niech stanie w Słupsku. Jedna armijka niech zejdzie na dół, za chwilę atakujemy. 10 prestiżu, szkoda. Kogo nie mogę embargować? Moskwy. Udało się wykończyć ich jako rywala. Bardzo dobrze. No nie, poradzą sobie jednak. Już myślałem, że nie. No ale się udało. A, kolejna technologia. Bardzo się cieszę. Dobra, usuńmy to embargo. I kogo możemy teraz zrywalizować? Już nikogo. Mamy tylko dwóch rywali. No więc długo się nie nacieszymy prowincjami od Moskwy, niestety. Znaczy, parę projection, które zdobyliśmy z prowincji od Moskwy. Tak czy owak, myślę, że jest naprawdę nieźle. I znowu niedługo będziemy mogli przekonwertować kulturki. Jak to teraz wygląda? No, sami ocencie. Myślę, że póki co jest naprawdę nieźle. Naprawdę fajnie to idzie. Możemy zacząć już te kulturki tutaj stepowców konwertować. Aneksja Mołdawii też by się przydała. 276 punktów to nie jest dużo. I niedługo zaczniemy ataki. Tak, trzeba będzie też pokorować sporo prowincji. W sumie to będzie no sporo punktów, ale to też nie jest żadne wyzwanie, że tak powiem. W Moskwie może zostać jeden fort. Dobrze by było też przekonwertować Moskwę na ludzką religię. Dobra. W Pskowie natomiast nie jest potrzebny fort. W Nowogrodzie myślę sobie zbudujemy, ale to za chwilę. Tak, wszystko idzie zgodnie z planem, moi drodzy. Staniemy sobie w Gdańsku, gdzie jest nowo zbudowany fort. W Pradze się kończy budować, no ale to już tylko też kwestia czasu, więc spokojnie. Disputed Succession. Mamy w Moskwie Kongo i Kolonii. Jak wygląda Kongo? Kongo jest cały czas niepodbite, nie jest niczym protektoratem. Szkoda, szkoda. Liczyłem, że... Znaczy szkoda, no w sumie szkoda, że nie mogę ja tego zrobić. Ale może wezmę jakieś idee fajne i będzie ok. Dobra, telefon powiadomił mnie, że to już koniec odcinka. W takim razie dzięki za oglądanie. I do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz w każdym odcinku wypowiadamy jakąś wojnę, co najmniej dwie. Tak więc jest dynamicznie, jest ciekawie, myślę. Do zobaczenia, cześć!